nadchodzącym tygodniu upały nie będą nam doskwierać. Do tego od czasu do czasu popada i zagrzmi. A co przyniosą najbliższe godziny? O tym już teraz. Małgorzata Rumszek, zapraszam na szczegóły. Jesteśmy pod wpływem potężnego wyżu azorskiego, który przez najbliższy tydzień nie opuści wybrzeży Europy i północnego Atlantyku. Na razie napływa dość ciepłe i łagodne powietrze polarnomorskie z południowego zachodu. Jednak przechodzące nad północną część naszego kontynentu niże powodować będą, że w nadchodzącym tygodniu napływać będzie chłodniejsze powietrze. Pojawiać się będą strefy frontu, przelotne opady z burzami. W nocy chmur będzie niewiele, niebo może być nawet bezchmurne. Miejscami nad ranem pojawią się niskie mgły, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na termometrach od 14 do maksymalnie 17 stopni. Gdańskie barometry wskazują 1019 hektopaskali i ciśnienie nieco spada. W poniedziałek chmur będzie przybywać, zwłaszcza po południu. Może przelotnie popadać i zagrzmieć. Wiać będzie z południowego zachodu do 30 km na godzinę, ale w czasie burzy wiatr może być silny i porwisty. Termometry pokażą od 23 do 28 stopni w okolicach Człuchowa. Ciśnienie zacznie wolno rosnąć. Na koniec sprawdźmy prognozę dla surferów i rybaków. W nocy wiatr południowo-wschodni wiać będzie do 5 stopni w skali Beauforta. Jutro południowy przechodzący w zachodni będzie nieco słabszy do 4 stopni w skali Beauforta. Dziękuję za spotkanie. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.